Cześć wszystkim, dzisiaj tak wieczorową porą, więc mogę nawet rzec dobry wieczór, zatem dobry wieczór kochani. Wszyscy dobrze wiemy, że słowo mogą ranić, prawda? Ostatnio w ogóle jest jakaś dzika moda na to, żeby jeździć po wszystkim i wszystkich, wszystkim co się rusza, o tak. I to jest chyba najlepsza po prostu moda, jaką świat widział od początków ludzkości. Genialna. Mogą też budować związki, kontakty, ogólnie relacje, a także naprawiać, gdy coś po prostu się spieprzy. I dziś właśnie będziemy mówić o tym pieprzeniu. Niestety słowa, te najważniejsze, powoli, a raczej coraz szybciej tracą na wartości. Wiecie, bo przecież każdy każdego kocha za wszystko, wszędzie i po prostu wszystkich. Przeprasza się za to, jakim się jest. Za największe błahostki. I słowo przepraszam, wypowiedziane 10 razy tego samego dnia, kompletnie traci na wartości. Równie dobrze możesz powiedzieć krzesło albo kabanos. No właśnie, przepraszać, ale za coś. Albo w ogóle nie powodować takich sytuacji. Ale jeśli już się taka stała, to schować dumę w kieszeni i zrobić to, co trzeba. Ale nie publicznie, żeby od razu o tym wiedział cały świat. Bo po pierwsze, nikogo to nie obchodzi, a po drugie, to jest sprawa prywatna, wyłącznie między wami. Zawiadam Daniela, okłamałam. Absolutnie nie chodzi o zdradę. Ale stało się coś, co nie powinno się stać. W ogóle jest taka hierarchia. Tu, gdzieś jest Facebook, gdzie wstawiasz swoje zdjęcia od czasu do czasu. Wstawiasz jakąś muzykę, którą lubisz, ewentualnie przemyślenia. Później jest Instagram, gdzie wrzucasz zdjęcia jedzenia, selfie ze znajomymi, czy miejsca aktualnego swojego pobytu, prawda? Później jest długo, długo nic i mamy swojego kochanego Snapchata, na którym dokumentujesz drogę do restauracji, jedzenie, wyjście z restauracji, wejście do domu, zdjęcie butów, wejście do łazienki, zdjęcie spodni i... Daniel, nie chce mnie znać, bo zrobiłam coś równie złego jak zdrada dla niego, czyli brak zaufania i oszustwo. No właśnie. Jeśli przepraszasz swojego partnera za cokolwiek na Snapchacie, to musi być z tobą naprawdę coś nie tak. Proszę o ostatnią szansę, tyle. Zrobię wszystko. Wszystko. Jakiś Brian czy inny Krzysiek zrobił jej papkę z tego, co już miała w głowie, a ona później się żali wszystkim dookoła, jak to jest jej źle i jakie niedobre ma życie. Śmieszna sprawa, zrzuciła z siebie kretynkę, a koleś i tak ją rzucił. Zjebałam troszkę. Nie mam pojęcia, dokąd zmierza ten cały świat, wszyscy ludzie i tak dalej. I w ogóle świetna sprawa, przepraszanie kogoś przez Facebooka. Romantyzm XXI wieku. Ja jestem Mati i dziękuję wam bardzo za uwagę.